Oczywiście serdecznie, bardzo serdecznie Państwa witam na naszym wydziale, na kolejnym spotkaniu z cyklu wykładów otwartych. Jest to już 11. edycja tych wykładów i konkretnie 72. wykład otwarty. Państwo widzicie, jestem w krawacie, nie wypadało na wykład o takiej tematyce przyjść inaczej ubranym. No i parę słów, zwykle mówi się o prelegencie. Otóż, proszę Państwa, ja przedstawiałem już wielu prelegentów na tych wykładach otwartych. To byli członkowie Polskiej Akademii Nauk, to byli moi byli nauczyciele, to byli dziekani naszego wydziału. Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo to nie będę zdradzał daty, ale dzisiejszy wykładowca urodził się w tym miesiącu, kiedy ja miałem absolutorium i kończyłem studia, a że znam jego rodziców, więc mogę powiedzieć, że nosiłem go na rękach. I oczywiście nie mówię tego po to, żeby teraz moimi osobistymi wspomnieniami sprzed lat paru się dzielić, ale chciałem, żebyście Państwo potraktowali to jako przykład, że żeby z satysfakcją zajmować się naukami ścisłymi, w tym przypadku matematyką, no nie trzeba czekać, aż głowa posiwieje i krzyżu zacznie strzykać, tylko trzeba życie brać za rogi i zacząć się zajmować właśnie wtedy, kiedy jest się młodym człowiekiem. Macie Państwo przykład człowieka, który od roku na studiach doktoranckich na koszt Unii Europejskiej od dwóch lat na koszt, no ten drugi rok się teraz zaczął, tak? Na ten drugi rok się zaczął, na koszt Unii Europejskiej studiuje matematykę z sukcesami, jest przy tym utalentowanym wykładowcą, więc zapraszam teraz na spotkanie z panem Bartoszem Naskręckim, kilka lat od Was starszy matematyki. Proszę bardzo. Dziękuję za tak miły wstęp i na początek chciałbym może Państwu powiedzieć, no tutaj była mowa o moim niezbyt może poważnym wieku. Otóż tak jak Państwo być może obawiałem się jeszcze krawatu, powiem, że dla zachęty, że również ja rok temu jeszcze bardzo obawiałem się krawatów, jednak znalazłem pewną ciekawą książkę, tam dwie książki leżą. I okazało się, że ta książka stanowiła przełom, to znaczy być może każdy z Was potrzebuje jakiejś metody, żeby nauczyć się tej techniki. Dla mnie tą metodą było podejście takie matematyczne, precyzyjne. Zazwyczaj do tej pory nie udawało się to robić. O czym dzisiaj będziemy mówić? Otóż może na początek warto zacząć od trzech dobrych cytatów. Po pierwsze, nie istnieją sytuacje, proszę Pana, kiedy krawat nie ma znaczenia. I drugi cytat. Chcesz wiedzieć o nim prawdę? Policz, ile ma krawatów, a ile książek. No dzisiaj widać, że moich krawatów jest dosyć dużo. I porządnie zawiązany krawat to pierwszy poważny krok w życiu mężczyzny, ale również kobiety, tutaj też są brane pod uwagę, czy można powiedzieć, w życiu człowieka. Oscar Wilde był akurat wyjątkowo związany z tą, można powiedzieć, dyscypliną, czy z tym hobby, ponieważ wyjątkowo lubował się w wiązaniu bardzo wymyślnych krawatów. Ja postanowię na początek może znaleźć jakąś definicję, ale ponieważ takie bardzo poważne definicje tego, czym jest krawat, są strasznie nudne, więc postanowiłem przytoczyć definicję, o tutaj jeszcze może o historii parę słów. Historia krawatów w zasadzie sięga starożytności. Początkowo uważano, że starożytni Rzymianie byli takimi pierwszymi prekursorami, że tak powiem, osób wiążących krawaty. Dokładnie mówiąc, żołnierze rzymscy, legioniści, którzy z przyczyn bardzo prozaicznych, otóż walczyli w warunkach bardzo kiepskiej pogody, więc musieli w jakiś sposób chronić swoją szyję. W starożytnym Rzymie generalnie wiązanie czegokolwiek pod szyją uchodziło za czynność niegodną, dlatego że wiązało się to jakby z pokazaniem, że ma się jakąś słabość, być może nasze zdrowie nie jest dostatecznie dobre, że musimy tą szyję ochraniać. Ale okazało się, że również żołnierze czy wojownicy, słynne figurki z terakotowej armii, też mają przywiązane pod szyją, tutaj możemy zobaczyć taki charakterystyczny rodzaj apaszki, który dzisiaj możemy uznawać znowu za prekursor tego, czym dzisiejszy krawat jest. No i tutaj mamy przykład arystokraty, to jest król Karol II angielski i on tutaj słynął, być może to nie wygląda jak współczesny krawat, bardziej jak muszka, ale technika wiązania jest bardzo podobna. Jedynie różnica polega na tym, że nie mamy tej charakterystycznej wąskiej i szerokiej końcówki. No i też pod koniec XVIII wieku ta moda bardzo ekspandowała i dotarła w pewnym momencie do Wielkiej Brytanii, do Anglii. No i ponieważ Anglicy są słynni ze swojego nienagannego ubioru, więc oni w szczególności zaczęli przykładać niezwykłą wagę do tego, w jaki sposób
należy ułożyć na szyi krawat, jak go zawiązać. I powstały liczne podręczniki. Tutaj jest wyciąg z podręcznika, który nazywa się Neprotitania, czyli można powiedzieć taka litania wiązania krawatów. I teraz czym jest krawat? Tutaj definicja z nonsens obelli wydaje mi się najbardziej sensowna. Otóż krawat, czyli dawniej zwis męski ozdobny lub zwis męski prosty, to jest podłużny kawałek materiału, urządzenie służące uciskaniu gardła i regulowaniu, w cudzysłowie zmniejszaniu, wydajności dróg oddechowych. W dawnych czasach oznaka ekstrawagancji, obecnie jest noszony do garnituru lub jako pic na wodę. Najczęściej spotykany u polityków i uwikłów. I druga część tego komentarza może chciałbym dzisiaj pokazać, że nie jest prawdziwa. Otóż, żeby nosić krawat, najpierw trzeba go zawiązać, no to jest oczywiste, pod szyją, co wbrew pozorom wcale nie jest proste i to być może większość z nas wie. Istnieje wiele węzłów i pokażę dzisiaj, że jest ich dokładnie 85. A co jeden, to trudniejszy do zawiązania i to jest generalnie prawda. Najlepiej wiązać go na kokardę. Więc dzisiaj pokażemy, że można wiązać lepiej. Ok. Więc powiedzmy sobie na początek, czym jest krawat, abyśmy mogli nauczyć się go wiązać. Otóż krawat na nasze potrzeby będzie się składał z takich trzech obszarów. Obszar lewy, czyli musimy wyobrazić sobie, że na ekranie to, co widzimy, za ekranem stoi osoba do nas zwrócona i na prawej piersi ma obszar lewy, na lewej piersi ma obszar prawy i u góry ma obszar środkowy. Czyli jeżeli teraz macie krawaty przed sobą ułożone, to prosiłbym każdego z was, abyście przewiesili w ten sposób krawat na swojej szyi. Czyli krótką końcówkę przemieszamy z prawej strony. Jeżeli ktoś jest leworęczny, może to wszystko wykonywać dokładnie odwrotnie i zrobić tak. To też będzie w porządku. Czyli przemieszamy krawat. I teraz po kolei wyjaśnimy sobie, co to są ruchy krawatowe. Otóż pierwszy podstawowy zestaw ruchów, czyli dopuszczamy jakby trzy możliwe typy ruchów. Ruchy do lewej strony, czyli przekładanie na prawą pierś, tak jak wy patrzycie, widzicie po lewej stronie. No. Następnie są ruchy do środka, czyli wszelkiego rodzaju przekładanie w tą bądź w drugą stronę. I trzeci typ ruchów to są ruchy do prawej strony, czyli przekładanie na drugą stronę. Czyli może podsumujmy sobie to jakimś diagramem. Czyli ruchy lewe są tak naprawdę dwa. Zauważmy, że krawat możemy założyć zarówno na tej ładniejszej stronie i wtedy ruch lewy wykonujemy przekładając tą dłuższą część, tą dłuższą końcówkę nad krótszą, ale możemy też przełożyć nasz krawat na drugą stronę i ta istotna różnica polega na tym, że jeżeli wiążemy krawat w parzystej ilości ruchów, to zawsze ilość tych przełożeń będzie parzysta, czyli nasza końcówka, jeżeli tak byśmy zaczynali, tak nam skończy, czyli zawiążemy poprawnie krawat. Natomiast jeżeli byśmy zaczynali w nieparzystej, czyli wykonywalibyśmy nieparzystą ilość ruchów, no to widać, że tych przełożeń jest nieparzysta liczba, czyli ostatecznie nasz krawat wyląduje też w prawidłowej pozycji. Czyli tutaj uwaga pierwsza, w zależności od ilości ruchów, jeżeli to jest nieparzysta liczba, zaczynamy tak, jeżeli jest parzysta, zaczynamy odwrotnie. No i drugi ruch lewy polega na przełożeniu tej końcówki szerokiej pod spodem. Tak? Czyli tutaj jakby ta notacja jest dość podobna do tego, co jest na fizyce, gdzie mamy zwrot wektora do lub od kartki. No i kolejne ruchy krawatowe, czyli ruchy, jeszcze raz, ruch lewy, ruch prawy, porównanie ich. Czyli może spróbujmy w takim razie wykonać dwa pierwsze ruchy. Czyli startujemy od strony tej z przyszyciem i teraz przekładamy pierwszym ruchem lewym od spodu. Tak, czyli wykonaliśmy w tym momencie ruch lewy, jeżeli tak mamy. I teraz wykonujemy ruch prawy, czyli podtrzymujemy palcem to, co mamy na samym środku i przekładamy to na prawą stronę. Tak? I w tym momencie wykonaliśmy ruch prawy. I teraz, jeżeli będziemy to trzymać, no to wypadałoby ten krawat wreszcie zawiązać. No i do tego służą dwa pozostałe ruchy. To są ruchy środkowe. I w tym przypadku, jeżeli jesteśmy na prawej stronie, zauważmy, że trzymamy krawat od zewnątrz, więc musimy go przyłożyć na środek, czyli tak naprawdę od środka przekładamy
do tej pozycji. Teraz uwaga, krawat może się nam w tym momencie przekręcić. O. Już jesteśmy prawie gotowi do zawiązania tego węzła. No i pozostaje jakby finalny akt. Czyli do wyboru. W tym przypadku zauważmy, że zaczynaliśmy od ruchu lewego. Później był ruch prawy. Później był ruch środkowy. I tą literą T oznaczamy jakby finalny akt przewiązania tego krawatu pod ostatnią pętlą, którą wykonaliśmy. Czyli w naszym przypadku, jeżeli wykonaliśmy ruch lewy, prawy i środek, to bierzemy teraz szeroką końcówkę i przekładamy pod ostatnią pętlę. Teraz, jeżeli wszystko poszło dobrze, to po lekkim zaciągnięciu wyjdzie nam coś, co z grubsza przypomina węzeł krawata. Tak? Czyli jeszcze raz może spróbujmy. Czyli zakładamy na lewą stronę i wykonujemy jeszcze raz ruchy. Lewy, prawy, ruch do środka i ostatni ruch, czyli tak, czyli zawiązywanie. I w ten sposób dostajemy najprostszy możliwy węzeł, czyli węzeł orientalny. Tak? To jest najprostszy możliwy do zawiązania węzeł. Zauważmy, że te dwie... Może prosiłbym o na slajdy. Zauważmy, że te dwa typy końcówek, one się od siebie różnią pewną subtelnością. Otóż w jeden typie końcówek mamy lewo, prawo, środek, zawrość. W drugim mamy prawo, lewo, środek, zawrość. Otóż okazuje się, i to pod koniec wykładu pokażemy, że tak naprawdę tylko od tych trzech ostatnich ruchów, czy czterech, jeżeli liczymy ruch zawiąż, zależy to, czy po wyciągnięciu tej krótkiej końcówki z naszego węzła krawatowego i po lekkim pociągnięciu, czy nasz węzeł będzie nadal zasupłany, czy automatycznie się rozwiąże. Czyli w tym przypadku widać, że jeżeli wykonaliśmy sekwencję lewo, prawo, środek, zawrość, czyli najkrótszy możliwy węzeł krawatowy, który jest jednocześnie tą końcówką, to dostaliśmy super, więc jeżeli zawiążemy to w drugi sposób, to okaże się, że krawat będzie rozwiązany. I może teraz spróbujmy to zrobić. Czyli tu jeszcze raz podsumowanie tych ruchów dla węzła orientalnego. On mniej więcej w ten sposób powinien wyglądać. I teraz spróbujmy zawiązać drugi węzeł, który, może powiem kilka słów o jego historii. Otóż węzeł prosty, po angielsku nazwany four in hand, czyli cztery w ręce. Jak niektórzy historycy czy znawcy historii krawatów twierdzą, ta nazwa pochodzi od fascynującego zjawiska dorożkarze w Londynie. Podobno byli zdolni do tego, że jadąc zaprzężoną dorożką, trzymając w jednej ręce lejce kontrolujące cztery konie, byli w stanie jedną ręką zawiązać ten krawat. Ja zachęcam wszystkich do wykonania tej próby. Powiem, że po kilkunastu próbach człowiek zaczyna robić to na sucho, czyli jeszcze brakuje tych koni, prawda? Ale niemniej jest to możliwe. I dlaczego to jest możliwe? To jest tak prosty element. Spróbujmy w takim razie to teraz zawiązać. Czyli jeszcze raz bierzemy nasze krawaty do ręki. I teraz zauważmy, że mamy krawat wiązany w czterech ruchach. Czyli w przeciwieństwie do tego poprzedniego zakładamy go tą ładną końcówką na zewnątrz. No i teraz wykonujemy następujący ruch. Ponieważ zaczęliśmy ładną końcówką na zewnątrz, więc ruch lewy wykonujemy od zewnątrz. Czyli wykonaliśmy pierwszy ruch lewy, przekładamy na lewo. Teraz przekładamy na prawą stronę, czyli od spodu. I teraz musimy wykonać ponownie ruch lewy. I teraz ostatni ruch, to jest ruch do środka. No i przekładamy pod ostatnią pętlą, to jest być może najtrudniejsza część. I po lekkim zaciągnięciu wychodzi nam węzeł mniej więcej taki jak na obrazie. I teraz zauważmy to, co powiedziałem przed chwilą. Jeżeli weźmiemy ten nasz węzeł i wyciągniemy lekko krótką końcówkę i pociągniemy całość, to całość automatycznie się nam rozwiązuje. I moglibyśmy równie dobrze skonstruować węzeł, który miałby 5, 6, 8 czy nawet 10 ruchów
I jeżeli ta końcówka jest zawsze prawo, prawo, lewo, środek, to niezależnie od tego, co się działo wcześniej, ten krawat zawsze się nam rozwiąże. Okej, no to pokażę może jeszcze kilka innych przykładów węzłów. Powiem kilka słów o ich historii. Otóż węzeł windsorski jest uznawany przez wyrocznie mody jako jeden z takich najbardziej klasycznych. Jego nazwa wywodzi się od księcia Windsoru, tego, który był bratem ojca Elżbiety II, który abdykował. I on był bardzo znany z tego, że niezwykłą wagę przywiązywał do wiązania krawatów, do mody, która była w danych czasach. Natomiast to się okazało, że jeden z zazdrosnych lordów, zazdrosny o to, że jakby dumną nazwę węzeł windsorski nosi nie on, tylko jego kolega z dworu, zaczaił się przekonać księcia Windsoru i wykonał serię fotografii. Co się okazało z tych fotografii, że książę Windsor wcale nie wiązał węzła windsorskiego w ośmiu ruchach, tylko kupował wyjątkowo grube krawaty, takie wełniane, że zawiązanie tego węzła prostego, który przed chwilą zrobiliśmy, dawało mniej więcej ten sam efekt. Czyli widać, że tutaj historia może być niezwykle pokręcona. Węzeł półwindsorski, znowu wbrew nazwie, nie jest wcale połową Windsora, składa się dokładnie z sześciu ruchów. I można powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby się nauczyć wiązać najładniejszy węzeł, jeżeli ktoś zadał pytanie, jak wygląda najładniejszy węzeł, to można z ręką na sercu powiedzieć, że to jest najładniejszy węzeł. Jest najbardziej symetryczny, najbardziej stabilny i niektórzy znawcy twierdzą, że no, posiada taką doskonałość, jaką żaden inny węzeł nie posiada. I trzeci, można powiedzieć, taki klasyczny typ węzła, odkryty dosyć niedawno. Otóż okazuje się, że moda odkrywała węzły z wielkimi bólami, czyli tutaj problemem było to, że brakowało dobrej notacji. Jak zwykle w naukach ścisłych, kiedy pojawia się dobra notacja, można powiedzieć coś więcej o danym zjawisku. I tutaj okazało się, że pod koniec lat 80. pewna firma wypromowała węzeł, który dzisiaj nazywamy węzłem Pratt. Natomiast anegdota mówi, że osoba, która prezentowała na antenie BBC ten węzeł wiązany w pięciu ruchach, pomyliła się w dwóch ostatnich ruchach, czyli zamieniła końcówkę lewo, prawo, środek na prawo, lewo, środek. I przez wiele lat ten węzeł Pratt funkcjonował jako zupełnie inny węzeł, który dzisiaj nazywamy węzłem Niki. I tutaj może za ten węzeł Pratt przemawia fakt, że jest on najczęściej wiązany węzłem przez Jamesa Bonda. Więc jeżeli ktoś chce wyglądać jak James Bond, to w takim razie musi wiązać węzeł Pratt. No i tutaj mamy przykład ekstremy. Jak zwykle artyści posuwają, że tak powiem, granice naszej percepcji, naszego odczuwania sztuki i estetyki do maksimum. I słynny malarz węgierski Bartus był słynny z tego, że wiązał niezwykle grube, takie bulwy krawatowe można nazwać. I ten krawat, który on ma zawiązany pod szyją, dokładnie tutaj, to jest krawat, który nazwano jego imieniem, węzłem Bartusem. I wykonywany jest on w dziewięciu ruchach. No tutaj, jeżeli posiadacie krawat, który jest takiej tradycyjnej długości, to nawet wiążąc, czyli rozpoczynając wiązanie przy samej końcówce, nie jesteście w stanie uzyskać węzła takiego, żeby nie był krótszy niż do połowy piersi. Czyli tutaj widać, trzeba mieć dodatkowo jeszcze odpowiednio przygotowany krawat. No i ostatni krawat, przyznam szczerze, że najbardziej złośliwy. Nazywa się to węzłem Christensen i tutaj firma szwedzka, która zaproponowała pod koniec znowu XIX wieku projekt tego krawata, stwierdziła, że najładniej ten krawat wygląda, kiedy wewnętrzną końcówkę lekko wyciągnie się na zewnątrz. Zauważmy tutaj, że to wnętrze powinno być zazwyczaj schowane. Tutaj celowo jest wyciągnięte na zewnątrz, tak aby przypominało kształt krzyża. No, trzeba przyznać, że finezja pomysłodawców tego krawatu, można powiedzieć, że sięgnęła granic. I chyba z tych wszystkich 85 krawatów jest to najtrudniejsze do zawiązania. No dobrze, ale odpowiedzmy sobie na następujące pytanie. Jak już przed chwilą wspomniałem, węzłów krawatowych, dodam, że wiązanych w co najwyżej 9 ruchach, jest 85. No i możecie zadać pytanie, skąd ja to wiem? Otóż
Odpowiedź przyszła, to może być troszkę zaskakujące, całkiem niedawno, tak naprawdę przełom roku 99-2000 to jest moment, kiedy świat dowiedział się tak naprawdę, ile rzeczywiście jest sposobów wiązania krawatów. I tutaj dwóch fizyków, jeden pochodzący z Cambridge, z laboratorium Cavendisha, Thomas Fink, i jego współpracownik Yong Mao, również z tego samego laboratorium, zadali sobie następujące pytanie, czy wiązanie krawatów można w jakiś sposób wymodelować matematycznie, czyli czy można te operacje, które wykonujemy na szyi, przedstawić jako pewną prostą matematyczną zagadkę i policzyć, ile sposobów wiązania krawatów jest w sposób ścisły matematyczny. No i tutaj może podam na początek krótką historię tego wydarzenia. Otóż w 1998 roku Thomas Fink opublikował swoją pracę doktorską. Praca doktorska, dodam, dotyczyła tak naprawdę struktury białek. Czyli on pokazał, w jaki sposób jakby kształty tych tworzących się cząsteczek, w jaki sposób one się przeplatają, skręcają i jakie to ma znaczenia dla ich fizycznych własności. I w 12 rozdziale, jeżeli zajrzymy do tej rozprawy doktorskiej, okazuje się, że jest króciutki rozdział poświęcony modzie krawatowej, więc można powiedzieć, że autor postanowił zrobić dowcip recenzentom i być może zauważył, że nie potrafią oni wiązać krawatów, więc dodał taki dodatkowy rozdział. W 1999 roku ci dwaj panowie piszą artykuł do Nature i w Nature ukazuje się jednostronicowa notatka, w której proponują niesamowitą rzecz. Po pierwsze podają formułę na to, ile jest krawatów w określonej ilości ruchów, ale co więcej, sugerują, że można stosować więcej niż tylko te znane do tej pory z mody węzły krawatowe. I co ciekawe, okazuje się, że spośród tych odkrytych przez nich węzłów jest kilka, które naprawdę są ładne. I jest jeszcze jedna nadzieja dla osób, które boją się wiązania krawatów. Otóż autorzy w rozszerzonej pracy z 2000 roku z Fizyka A pokazują, że jeżeli będziemy w losowy sposób wiązali krawat, czyli za każdym razem będziemy wybierali albo ruch lewy, prawy, jeżeli jesteśmy na środku, albo odpowiednie ruchy komplementarne, jeżeli jesteśmy z lewej lub z prawej, to mniej więcej z rozkładem normalnym, czyli zawiążemy statystycznie dość dobry krawat. Oczywiście jestem pewna pułapka, że ten krawat zazwyczaj będzie średnio stabilny, czyli będziemy mieli ten problem, że wiążąc losowo, jeżeli będziemy podciągali go pod szyję, to on zazwyczaj będzie nam opadał i przez cały wieczór będziemy musieli kontrolować, w jaki sposób ten węzeł zachowuje się na naszej szyi. I 99 rok to jest publikacja angielskiej wersji książki, 2002 poznańskie wydawnictwo wydaje książkę 85 sposobów wiązania krawatów. I tutaj historia, można powiedzieć, dalej ciągnie się w sposób osobisty. W roku 2003 mojemu tacie kupuję tą książkę na urodziny, przy czym zauważam, że niestety nie korzysta z niej. No więc 5 lat później porywam tą książkę, aby wreszcie samemu móc sprawdzić, jak rzeczywiście wiąże się krawat. No dobrze, ile jest węzłów krawatowych? Otóż, żeby zrozumieć, jak liczy się ilość węzłów krawatowych, musimy zrozumieć, jak krawat można modelować matematycznie. I teraz krawat dla nas będzie oznaczał pewien rodzaj ścieżki na takiej przedstawionej na slajdzie kracie. I teraz w jaki sposób kodujemy ruchy krawatowe? Otóż tak jak powiedziałem, zawsze zaczynamy od ruchu lewego. Niezależnie od tego, czy to jest ruch lewy od spodu, czy lewy od góry, zawsze jest to jeden ruch lewy. Czyli wykonując na tej kracie, umawiamy się, że ruchy lewe są zawsze po skosie w dół. I teraz odpowiadające im ruchy prawe, to są ruchy po kracie, po skosie w prawo. I jeszcze trzeci typ ruchów, czyli ruchy do środka, będziemy modelować jako ruchy po kracie pionowo w górę. I teraz co to dla nas oznacza? Weźmy sobie przykładowy węzeł prosty. Startujemy od ruchu lewego, następnie wykonujemy ruch prawy, ponownie wykonujemy ruch lewy i wykonujemy ruch do góry. I odrzucamy ten ruch wiążący jako taki, który zawsze musi być wykonany, czyli tego nie musimy już liczyć. Czyli można powiedzieć, że krawat, czy węzeł krawatowy odpowiada pewnej szczególnie wybranej ścieżce na takiej kracie.
A i tutaj drugi przykład wezmę. Kelvin, lewo, prawo, lewo, środek. Środek? Prawo i środek. Teraz. O. I w ten sposób możemy zakodować każdy węzeł krawatowy. I zadanie może dla Was domowe, proszę sprawdzić, że jeżeli wybierzecie dowolny punkt na tej kracie, czyli tą kratę możemy jeszcze rozszerzać poza horyzont tej kartki, i jeżeli wybierzecie dowolny punkt na tej kracie, to wykonując tylko i wyłącznie te dopuszczalne ruchy lewo, prawo, środek, zawsze możemy osiągnąć dowolny wybrany punkt. Czyli gdybyśmy puścili wodze fantazji i pozwolili wiązać krawaty w dowolnej ilości ruchów, to moglibyśmy nawet powiedzieć kilka słów o statystyce wiązania krawatów. Oczywiście ze względów praktycznych zazwyczaj wiążemy w co najwyżej 9 ruchach. No i teraz w jaki sposób możemy policzyć, ile jest tych węzłów krawatowych? Otóż musimy sobie zdefiniować pewną wielkość, która będzie nam liczyła, ile jest węzłów krawatowych, czyli ile jest ścieżek krawatowych w H ruchach. No i teraz musimy policzyć spośród tych ścieżek pewne ścieżki, które niekoniecznie muszą definiować krawat. I to będą ścieżki, które zaczynają się ruchem w lewo, mają N ruchów i kończą się ustalonym ruchem w prawo. I analogicznie ścieżki zaczynające się ruchem w lewo i kończące się ruchem do środka, czyli przypominam na kracie, to znaczy do góry. I trzeci typ ścieżek to są ścieżki zaczynające się ruchem w lewo i kończące się ruchem w lewo i mające dokładnie N kawałków. No i teraz zauważmy następującą rzecz, że po pierwsze w trzech ruchach jakby nie mamy wielkiej swobody. Tak jak powiedziałem, ogranicza nas zawsze ta końcowa sekwencja albo lewo, prawo, środek, albo prawo, lewo, środek. Ale ponieważ musimy zacząć od ruchu w lewo, więc tak naprawdę mamy dokładnie jeden węzeł krawatowy w trzech ruchach lewo, prawo, środek. Więc od tego momentu możemy założyć, że mamy co najmniej 4 ruchy. No i teraz tak. Po pierwsze mamy, tak jak powiedziałem, krok startowy. Następnie mamy odpowiednie ruchy zmienne, czyli ich jest dokładnie H, czyli ilość ruchów minus 4 i sekwencja końcowa na tej kracie. Teraz zauważmy jeszcze jedną rzecz, że te ścieżki, które liczymy, są bardzo szczególnej postaci. Zauważmy, że nie możemy dwukrotnie wykonać tego samego ruchu, czyli nie możemy dwa razy pójść w lewo, co odpowiada sytuacji, że jeżeli wiążemy krawat, no to jeżeli przełożyliśmy na lewą stronę, to nie mamy żadnej metody, żeby ponownie jakby zasygnalizować ruch w lewo. Musimy albo przełożyć najpierw na prawo, albo wykonać ruch do środka. Czyli to są takie ścieżki, gdzie każdy kolejny ruch jakby jest w nowym kierunku i ten kierunek jest ściśle określony przez nas od początku, czyli tak jak powiedziałem, te trzy wyznaczone osie. No i teraz tak, zauważmy, że jeżeli mamy ten krawat przewieszony na szyi, to zawsze, tak jak powiedziałem, po wykonaniu danego ruchu mamy tak naprawdę tylko dwie możliwości. W tym przypadku albo ruch do prawej strony, albo ruch do środka. I w każdym momencie, w którym jesteśmy, zawsze mnożymy jakby ilość tych możliwych ścieżek znowu przez dwa. I tutaj ta własność jest uchwycona w następujący sposób. Otóż zauważmy, że wykonując węzeł krawatowy, czy przechodząc przez taką ścieżkę, ponieważ mamy dwa wybory, więc tak naprawdę pierwszy krok jest zawsze ustalony, dlatego mamy n-1 w tym kwadniku i mnożymy wszystko w n-1 razy, mnożymy odpowiednie dwójki, czyli mamy dwa do potęgi n-1 i nie wiedząc, ile tak naprawdę wynoszą konkretnie, jaka jest relacja funkcyjna tych poszczególnych elementów, możemy napisać, że suma tych wszystkich ścieżek, czyli wszystkie ścieżki, które mamy, to jest dokładnie 2 do potęgi n tej minus 1. Teraz zauważmy, że mamy drugą relację pomiędzy tymi ścieżkami krawatowymi. Otóż, jeżeli wykonamy spacer taki, można nazwać, po tej kracie w n plus dwóch krokach, startujący ruchem w lewo i kończący się ruchem w lewo, to zauważmy, że w poprzednim ruchu, czyli w n plus pierwszym, musieliśmy być w pozycji prawej. Czyli jeżeli doszliśmy do pozycji lewej, to musieliśmy być niewątpliwie albo w pozycji prawej
i wtedy wykonaliśmy ruch do lewej strony. Albo druga możliwość, że przyszliśmy od środka. Jeżeli przyszliśmy od środka, wtedy wykonaliśmy odpowiedni ruch znowu do lewej strony. I ponieważ ilość kroków w tamtym cyklu była o jeden mniejsza, więc dostajemy tego typu zależność znowu. I teraz tak, jeżeli połączymy te fakty ze sobą, to w zasadzie już mamy odpowiedź na to, ile jest węzłów krawatowych. I teraz sprawdźmy ten rachunek w dosyć prosty, ścisły sposób. Czyli mamy tą naszą zależność, którą wyprowadziliśmy dwa slajdy wcześniej. I teraz zauważmy, że zmieniając argument, czyli podstawiając nową zmienną n plus 1, dostajemy tego typu zależność. Czyli to jest tak naprawdę cały czas to samo równanie. Ale teraz zysk jest taki, że możemy jeden składnik, czyli funkcję liczącą ścieżki kończące się ruchem w lewo, przenieść na prawą stronę. No i teraz to sobie zapisujemy i korzystamy z formułki, która była na poprzednim slajdzie. I teraz zauważmy, że lewa strona górnego wiersza i prawa strona dolnego wiersza to jest dokładnie ta sama wartość. Czyli możemy przyrównać ze sobą lewą i prawą stronę i dostajemy taką zależność. No i teraz pozostaje nam jeszcze jedna operacja, wykorzystanie znowu formuły z poprzedniego slajdu i podstawienie tego do funkcji. No i wykorzystanie tej formuły, która była dwa slajdy temu, znowu podstawiamy i po przekształceniach to 2 do n minus 2 do n minus 1 daje znowu 2 do n minus 1, czyli dostajemy następującą formułę końcową. Czyli zauważmy, że nie znając funkcji na początku, nie znając tej ilości ścieżek krawatowych, odkryliśmy poprzez te proste zasady rządzące wiązaniem krawatów, jaka jest funkcja w taki uwikłany sposób, licząca nam te ścieżki zaczynające się i kończące ruchem w lewo. I teraz zauważmy tak, no, trywialne jest stwierdzenie, że jeżeli mamy lewą stronę, kończąc lewą stronę, to mamy tylko jedną możliwą taką ścieżkę. W dwóch ruchach nie ma takiej ścieżki, ponieważ jeżeli zaczęliśmy ruchem w lewo, to następny ruch musielibyśmy wykonać albo w prawo, albo do środka. A jeżeli chcemy skończyć ruchem w lewo, no to nie ma takiej możliwości. Czyli wartość tej funkcji dla dwójki wynosi 0. I teraz, jeżeli zaczniemy sobie skrzętnie korzystać z tej formuły w pierwszej linijce, zauważmy, że te dwa punkty startowe pozwalają nam wyznaczyć już jednoznacznie wartości tej funkcji dla każdej kolejnej liczby. I teraz, jeżeli to wszystko stabilizujemy, to okazuje się, i przyjrzymy się troszeczkę tym liczbom, że mniej więcej z każdym krokiem ilość tych ścieżek rośnie dwukrotnie. No to jest to, co widzieliśmy do tej pory. No więc rysujemy sobie wykres tej naszej funkcji. I teraz też się okazuje, że te nasze punkty to są te punkty łączące poszczególne odcinki. I teraz jeżeli przypatrzymy się tej funkcji, to można łatwo wpaść, że biorąc funkcję 2 do n minus 1 przez 3, dostajemy praktycznie idealne dopasowanie. No, jeżeli ktoś nałoży bardzo dokładnie te wykresy, to zauważy, że co drugi ruch jest drobna korekta. I tą korektę możemy dokładnie zmierzyć i okazuje się, że ta korekta to jest 2/3 odjąć minus 1 do n minus 1. Czyli tak naprawdę co drugi ruch raz dodajemy 2/3, raz odejmujemy 2/3. Teraz jeżeli ktoś nie wierzy, że ta formuła jest prawdziwa, proszę wziąć ten wzór i podstawić go do tej relacji w górnej linijce i okaże się, że lewa strona będzie równała się prawej stronie i wzór jest w takim razie prawdziwy. I analogicznie możemy dokładnie to samo rozumowanie przeprowadzić z funkcją liczącą ścieżki startujące od lewej i kończące na prawym ruchu. I tutaj funkcja wychodzi troszeczkę inna. Dlaczego? Ponieważ te wartości początkowe będą inne dla ruchów kończących się prawym ruchem. Czyli w takim razie dostaliśmy dwie funkcje. No i teraz proste jest obserwacja następująca. Ilość krawatów wiązanych w halkach to jest ilość ścieżek krawatowych kończących się ruchem w prawo w h minus dwóch ruchach. Dlaczego w h minus dwóch? Zauważmy, że końcówka, czyli fiksujemy końcówkę lewo-prawo-środek bądź prawo-lewo-środek. I w zależności od tego, którą z nich wybierzemy, to albo kończymy ścieżką krawatową kończącą się ruchem w prawo i wykonujemy dwa końcowe kroki, albo kończymy ścieżką krawatową kończącą się ruchem w lewo i wykonujemy dwa końcowe kroki, czyli odpowiadające w tym przypadku prawo i środek. Dodając do siebie te dwie funkcje, dostajemy taką formułkę. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie wiemy już, ile jest krawatów wiązanych w określonej ilości ruchów.
czyli nie było to szczególnie trudne. I teraz zauważmy, że można wpisać tabelkę i dodając dolny wiersz dostajemy naszą żądaną liczbę 85. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zapytać, no dobrze, ale czy można podać formułę, jakiś sposób policzenia, ile jest krawatów w co najwyżej n ruchach? Tak, biorąc to, co mieliśmy na poprzednim slajdzie i dodając poszczególne składniki, to wyrażenie można uprościć, ma ono podobny wygląd, więc już go nie przytaczałem tutaj. I wtedy można pokazać mniej więcej, że rzeczywiście, zgodnie z naszą intuicją, ilość krawatów, jeżeli zwiększamy o jeden ruch, rośnie mniej więcej dwukrotnie. Czyli jeżeli będziemy wiązali w 10 ruchach, to dopuszczalna ilość była by z grubsza 190 krawatów. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie wiązał teraz odwrotnie, trzymając końcówki, czyli nie tak, jak ja pokazywałem, startując od ruchu w lewo, no to cały wynik trzeba przemnożyć przez 2. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli zaczynamy albo w lewo, albo w prawo, w co najwyżej 9 ruchach, mamy dokładnie 170 krawatów. No, jest to liczba dosyć spora. Zauważmy, że dni w roku jest z grubsza 355, czyli można powiedzieć, że co drugi dzień możemy wiązać inny krawat. No i tutaj pojawia się sposób, w takim razie możemy wypisać sobie wszystkie krawaty. Tu jest wyciąg z tabelki, którą przygotowałem na koniec do ćwiczeń. I może ciekawe jest to, to są krawaty posortowane po pierwsze względem ilości ruchów, następnie jest ilość ruchów do środka, później pojawia się sekwencja i później dwie tajemnicze liczby, które nazywamy symetrią i balansem. Na chwilę o tym powiem. I co jest ciekawe, zauważmy, że do 5 ruchów tak naprawdę wszystkie krawaty są nazwane. Czyli można powiedzieć, że moda świetnie radziła sobie z co najwyżej 5 ruchami. Natomiast już przy 6 ruchach pojawiły się krawaty, które dzisiaj domy mody wcale nie znają. To nie znaczy oczywiście, że domy mody nie muszą stosować te krawaty. Tak jak powiedziałem, nie wszystkie nadają się do wszystkich celów. Tym niemniej widać, że ta liczba jest całkiem spora. Teraz co to jest symetria? Otóż symetria mierzy nam bardzo prostą rzecz. Jeżeli przypisalibyśmy ruchowi w lewo wartość minus 1 i ruchowi w prawo wartość 1 i dodali, ile mamy tych liczb, to dostaniemy na koniec pewną liczbę i ona jakby określa nam, w jaki sposób nasz krawat jest skręcony. Czyli jeżeli jest przewaga ruchów w lewo, to okaże się, że nasz krawat będzie w jedną stronę odpowiednio wygięty. Jeżeli z kolei będzie przewaga w prawo, to nasz krawat zacznie przepędzać na drugą stronę. Czyli tutaj w tym przypadku mamy symetrię 0, czyli możemy powiedzieć, że ten krawat jest idealnie symetryczny. To, co na początku mówiłem o krawacie półwindsorskim, to jest właśnie jedna z jego przyjemnych własności, że jego symetria jest zerowa, czyli można powiedzieć, że on jest idealnie wyważony. No i gdybyśmy zrobili taki diagram, to mniej więcej tyle oznacza odpowiednia wartość symetrii, czyli albo będziemy mieli lewy, albo będziemy mieli prawy. Czyli teraz widać, jeżeli chcecie zawiązać krawat pod określone wydarzenie, powiedzmy zasiadacie w naszym parlamencie, jesteście na lewicy, to staracie się, aby wasze ruchy lewe przeważały, wtedy wybieracie odpowiedni krawat lewo zorientowany. No i teraz druga wielkość, którą możemy wyznaczyć, to jest balans. Otóż balans najłatwiej jest wyjaśnić tak naprawdę wykonując ruchy odpowiednio po okręgu. Czyli jeżeli pamiętamy, że tutaj mamy jakby przypisane litery lewo, prawo, środek, to jeżeli wykonujemy cały czas ruchy w tym samym kierunku, to balans się nie zmieni. I w momencie, kiedy zaczynamy kombinować i skręcać, to każde zawrócenie na tym okręgu zwiększa nam balans o 1. Teraz możecie zapytać, co to powoduje dla krawatów. Otóż okazuje się, to można sprawdzić eksperymentalnie, że im większy jest balans, czyli im więcej razy zmieniamy nasze zdanie, jak będziemy wiązać nasz krawat, tym bardziej ten krawat staje się niestabilny i po podciągnięciu pod szyję on zawsze nam zacznie opadać. Czyli znowu tutaj przewaga węzła półwindsorskiego polega na tym, że wykonujemy ruchy lewo, środek, przepraszam, lewo, prawo, środek, lewo, prawo, środek. Czyli widać, że cały czas skręcimy się w tym samym kierunku. No i to możemy sobie sformalizować i zapisać na przykład dla tego krawata. Zobaczmy, że mamy następujące ruchy lewo, prawo, czyli balans jest cały czas 0. W tym momencie zmieniamy kierunek, czyli przechodzimy prawo, lewo, balans wzrasta o 1.
Idziemy dalej, tutaj balans jest cały czas zachowany i znowu zmieniamy kierunek, więc balans wzrasta nam znowu o 1 i ostatecznie wynosi 2. Czyli wartość tego balansu jest taka przeciętna. To jest to, co powiedziałem. Gdybyśmy wiązali losowo krawat, mniej więcej tego typu krawat byśmy uzyskali, czyli wyglądałby z grubsza dość symetrycznie, ale jego własności utrzymywania się pod szyją byłyby dosyć kiepskie. No i tutaj tak scharakteryzowane w postaci rysunkowej, jakby wyglądał węzeł prawie jak prac zawiązany po prawej stronie, to jest właśnie węzeł niezbalansowany, taki niestabilny. No i tutaj możemy te wielkości wszystkie połączyć w taką krawatową mapę świata. Otóż, jeżeli byśmy patrzyli na te punkty na kracie, czyli sprawdzamy, jak nasz krawat porusza się po tej ścieżce krawatowej, gdzie pojawia się, czyli w którym punkcie mamy punkt, mamy jakby ten element końcowy, to jakby wyznacza nam nasze położenie geograficzne tej klasyfikacji krawatów. I krawaty w lewo, tak jak powiedziałem, są skręcone w lewo, w prawo są skręcone w prawo, natomiast poruszanie się w górę i w dół powoduje, że im jesteśmy bardziej w dół, czyli im mniej jest krawatów, przepraszam, im mniej jest ruchów do środka, tym krawat staje się ciaśniejszy, czyli te ruchy lewo-prawo powodują, że on wygląda coraz bardziej jak taka beczułka. I z kolei, jeżeli dodajemy kolejne ruchy do środka, to całość się zaczyna rozdymać i staje się krawatem szerokim. No i tutaj mamy przykład symulacji, co by się stało, gdybyśmy wzięli krawaty w 9 ruchach. I otóż okazuje się, że ten pik przypada dokładnie na początek układu współrzędnych, na punkt 0,0. Czyli można powiedzieć, że spośród krawatów w 9 ruchach najwięcej jest tych, które są mniej więcej ładne. No ale jeżeli zrobimy rozkład balansu, powiedzmy w 8 ruchach, to okazuje się, że znowu mamy pewien deficyt, tutaj może do końca nie widać, to jest wyjaśnięte, ten środek, czyli najmniej jest krawatów tych, czyli tych, których jest najwięcej, tych wyśrodkowanych, to ich balans jest jakby najmniejszy. Niestety, jeżeli wykonamy znowu taką próbę losową, czyli zacznijmy losowo wiązać krawat, tutaj mamy naszego księcia Windsoru, to okaże się, że tylko i wyłącznie z pewnym rozkładem normalnym, zauważmy, że ten wykres mniej więcej dobrze oddaje ten rozkład wiązania krawatu. Czyli jeżeli wyjdziecie dzisiaj i zaczniecie wiązać krawat, to zawiążecie z rozkładem całkiem przyzwoitym mniej więcej dobry krawat. No i teraz powiedzmy sobie kilka słów o tych ciekawych topologicznych własnościach. Co to jest w ogóle topologia? Topologia to jest taki dział matematyki, stosowany również często w fizyce teoretycznej, który opisuje, jak wyglądają kształty, ale nie bada ani ich faktury, ani ich koloru, ani nawet w szczególny sposób, jak są powyginane. Bada tak naprawdę tylko pewne uniwersalne własności, czyli na przykład, jeżeli badamy jakąś powierzchnię, której nie ma brzegu, na przykład sfera albo powierzchnia pączka, liczymy w taki standardowy sposób, jaka jest ilość dziur. I tak naprawdę tylko ta ilość dziur decyduje o tym, w jaki sposób zachowuje się ta powierzchnia. I w przypadku jednowymiarowych obiektów, czyli w tym przypadku węzłów, na przykład krawatowych, okazuje się, że ciekawe jest zadanie pytania, w jaki sposób ten węzeł tak naprawdę powstaje. Czy to, co my widzimy jako obraz tego węzła, tego supła, czy to jest jakby jego najprostsza postać? I w szczególności pytanie, jeżeli mamy dwa różne węzły, dwa różne supły, czy to jest tak naprawdę ten sam supeł? Zobaczmy, że jeżeli powiedzmy ilość przecięć jest mała, powiedzmy 3, 4, 5, możemy to metodą eksperymentalną sprawdzić, czyli tak ułożyć jeden z tych węzłów, aby przypominał drugi. Ale zauważmy, że jeżeli nie udaje nam się to po pół godziny czy po godzinie, możemy zacząć podejrzewać, że te węzły w jakiś istotny sposób się od siebie różnią. I okazuje się, że krawaty dokładnie w ten sam sposób można sklasyfikować. I teraz tutaj to, co narysowałem na górze, to jest takie schematyczne pokazanie tego dziwnego faktu, że kiedy wiążemy krawat z końcówką prawo, lewo, środek, to on jakby wypada, czyli te wszystkie środkowe ruchy, to jest tak naprawdę nawijanie tych kolejnych elementów na powierzchni kuli. Zauważmy, że z powierzchni kuli zawsze wszystkie supły, które powstaną, możemy zrzucić. I to jest dokładnie to, co się tutaj dzieje, że podczas wyciągnięcia tej końcówki, pociągnięcia
tego, co nam zostało w lewej ręce, rozpada się nam wszystko, ponieważ to jest tak, jakbyśmy na powierzchni kuli to zawiązali. I ta ostatnia sekwencja to jest moment, jedyna szansa, abyśmy uzyskali petelę. No i teraz sprawdźmy, jak w takim razie wyglądałaby przykładowa taka topologia, czyli jak wyglądałby kształt węzła Windsorskiego, gdybyśmy zapomnieli o wszystkich jego elementach, faktura, kolor, desen. I teraz tak, jeżeli narysujemy sobie ten węzeł w ten sposób, że skleimy ze sobą końcówkę krótką z końcówką długą, to zauważmy, że możemy go tak wytrząsać, aby dostać następujący kształt. To jest węzeł w matematyce zwany trójlistnikiem. I tutaj oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że ten węzeł nie daje się rozplątać w żaden sposób bez przecięcia w jakimś punkcie go nożyczkami. No i tutaj mamy drugi sposób zapisania tego samego węzła. Przy czym ten drugi sposób jest o tyle sprytny, że zauważmy, że pewne ruchy, czy pewne sekwencje końcowe w szczególności, możemy zamienić na taki prosty ruch do środka, do góry. I teraz, jeżeli zauważymy, że te wszystkie oploty lewo, prawo, wykonywane są w odpowiedni sposób, to wszystko możemy zrzucić i ponownie wracamy do naszego trójlistnika. Ale zysk jest teraz taki, że mamy bardzo prostą metodę sprawdzenia następującej sztuczki, można powiedzieć, iluzjonistycznej. Otóż, jeżeli zapiszemy sobie tam naszą sekwencję krawatową i umówimy się na następujące reguły naszej gry. Jeżeli będzie końcówka prawo-lewo-środek lub lewo-prawo-środek, to wymazujemy te cztery litery i wpisujemy literę S. Jeżeli teraz po wypisaniu tego okazuje się, że mamy jeszcze sekwencję środek i sekwencję ruchów prawo-lewo, 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 to możemy wymazać wszystkie ruchy prawo-lewo, jeżeli jeden po drugim następują. I teraz, jeżeli mamy dwa ruchy do środka, znowu możemy obie litery wymazać i wpisać jedną literę. Zauważmy, że to tak naprawdę odpowiada temu, co na poprzednim rysunku dawało nam uproszczenie tego naszego dolnego węzła. Ale teraz tak, jeżeli mamy sam ruch do środka, no to jest tak naprawdę węzeł trywialny, ponieważ nic nie zaglądujemy. I ponownie, jeżeli mamy sekwencję na tym podwójnym pałąku okrętki takiej prawo-lewo-prawo-lewo, to wszystko możemy wyjąć i ponownie dostajemy węzeł trywialny. I teraz, jeżeli weźmiemy węzeł półwindsorski, znowu, dlatego jest on taki wspaniały, ponieważ jeżeli uprościmy tą metodą ten napis, to okaże się, że dostajemy kreskę. Czyli co to znaczy? Jeżeli zawiążemy nasz węzeł windsorski, czyli teraz zachęcam wszystkich, aby założyli swoje krawaty i wykonujemy ruchy lewo, prawo, środek i ponownie lewo, prawo, środek i przekładamy, to jeżeli delikatnie, mam nadzieję, że się uda, zdejmiemy to z głowy, teraz zobaczmy tak, ja trzymam obie końcówki ze sobą. Można robić to różnymi metodami, spróbujmy to pokazać w zwolnionym tempie, czyli nie rozdzielam tego krawatu. Pokażę, że on tak naprawdę jest trywialny. Zobaczmy, że przesuwam delikatnie tą końcówkę, żadnej sztuczki tutaj nie wykonuję i puściłem i mój krawat jest trywialny. Tak? Czyli widać, że gdybyśmy byli bardzo sprytni, możemy nagrać z kolegami albo koleżankami następujący filmik na YouTubie. Wiążemy węzeł półwindsorski, następnie strzelujemy go, następnie nagrywamy drugą sekwencję, gdzie wiążemy inny węzeł, który też się potrafi strywializować. Znowu go strzepujemy i łączymy te dwa filmy ze sobą w odwróconym czasie. I w ten sposób możemy udowodnić komuś, że strzepując i odtrzepując węzeł potrafimy zawiązać dwa różne krawaty. Czyli z punktu widzenia jakby matematyki można powiedzieć, że dwa węzły, które odpowiadają tej samej postaci końcowej, są w istocie tym samym na naszej szyi. No i tutaj mamy kilka innych przykładów. Otóż węzeł windsorski to jest tak, jak wcześniej powiedzieliśmy, trójlistnik, pół windsor to jest okrąg, ale na przykład węzeł Victoria jest taki węzeł. Widać, że po tej redukcji wcale nie jest bardzo łatwy do rozwiązania. Oczywiście gdybyśmy znowu wyciągnęli końcówkę, czy przecięli w jednym miejscu, no to możemy sprawdzić teraz, czy pozostaje nam ten jeden cukierek, czy wszystko nam się od razu rozpada. No i tutaj jest jeden prezent od twórców
całej tej teorii. Otóż znaleźli oni krawat, który nazwano imieniem ich laboratorium, krawat Cavendish. Można powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na strukturę tego węzła, to tak naprawdę to jest węzeł prosty, lewo, prawo, lewo, środek. I teraz bierzemy jego symetryczne odbicie. Prawo, lewo, prawo, środek. Czyli połączone ze sobą dwa węzły proste. To jest też przyczyna, dlaczego po takim rozplątaniu tego dostajemy węzeł krawatowy, który wygląda w taki właśnie sposób. Okej, mamy jeszcze kilka minut, więc w takim razie chciałbym poprosić jakąś ochotniczkę albo jakiegoś ochotnika, który chciałby się, czyli która chciałaby się zmierzyć z problemem wiązania krawatów. Ja może teraz przyłączę się na chwilę na taką aplikację, gdzie możemy wybrać ilość ruchów, konkretny numer węzła i zapraszam, możemy spróbować wspólnymi siłami zawiązać jakiś krawat. Czy jest jakiś ochotnik albo ochotniczy? Proszę bardzo, brawo do koleżanki. Dobrze, damy pani krawat, bo pani do strony przyszła, proszę bardzo. I teraz tak, czyli przychodzi pani do mnie jak do sklepu i ja zadaję pani pytanie. W ilu ruchach chciałaby pani zawiązać krawat? W 6. Dobrze, to wybieramy w takim razie krawat wiązany w 6 ruchach. I teraz drugi parametr, który musimy ustalić, to jest ile będziemy ruchów do środka wykonywać. Czyli czy chcemy krawat bardzo wąski, czy bardzo szeroki? Wąski. Czyli jeden czy dwa ruchy, mamy tylko do wyboru jeden lub dwa, więc jeżeli chcemy wąski, to będzie jeden ruch do środka. No i teraz mogę pani zaproponować kilka krawatów, sprawdźmy dokładnie ile. No, niestety tylko jeden naszym sklepie krawat pozostał. Czyli w tej klasie węzłów z jednym ruchem do środka i w 6 ruchach jest dokładnie jeden węzeł krawatowy i od razu muszę panią zmartwić, że symetria jest jeden, czyli będzie lekko przykrzywiony, natomiast będzie się fatalnie trzymał pod szyją. Balans jest 3. Ale jest jedna zaleta, jest niezamyślony, czyli po wyciągnięciu krótkiej końcówki powinien nam się rozpaść. Czy godzimy się na ten interes? Nie. Dobrze, że koleżanka chce zmienić swój wybór. Czyli w takim razie co zmieniamy? Ilość ruchów? Czyli troszkę musimy zwiększyć ilość ruchów. Dobrze, w 7 ruchach, no na razie pani jakiś nonej mogę zaproponować, nie jest to zbyt dobry krawat, ale może weźmy w takim razie, o, wzięliśmy 3 ruchy do środka, tak? Czyli będziemy mieli taki porządny krawat. No i tutaj mam dla pani lepszą propozycję, będzie to idealny, symetryczny balans, symetryczny krawat z balansem 1, czyli będzie się porządnie trzymał, ale niestety będzie zamyślony. Może być? Dobra, świetnie. Czyli w takim razie przystępujemy do wiązania. Czyli teraz tak, popatrzmy, jakie ruchy musimy wykonać. Czyli najpierw zakładamy nasz krawat. Teraz zobaczmy tak, wiążemy w 7 ruchach, czyli zakładamy na lewej stronie. Tak, okej. Okay. I teraz tak, pierwszy ruch, który wykonujemy, to jest ruch lewy. Czyli przekładamy pod spodem na lewą stronę. Ja bym proponował trochę bliżej szyi. O właśnie, tak, dobrze. Nie? Teraz wykonujemy ruch do środka, czyli przekładamy w ten sposób. Pamiętamy o tym, żeby nam się to nie przekręciło. No i teraz musimy wykonać ruch. O, udało się. Tak, szereg. Szereg jest inaczej. O, teraz. Wyskoczył. A, dobra. Teraz się udało. Wisi na środku, więc teraz wykonujemy ruch prawy, czyli robimy tylko tak. OK, to wszystko. No i teraz po ruchu prawym musimy ponownie ruch do środka wykonać. Czyli teraz sobie przykładamy w ten sposób. Jesteśmy przy ruchu czwartym, czyli teraz pozostał nam ruch piąty, to jest ruch lewy. Tak, to wszystko. I teraz, jeżeli dobrze widzę, musimy wykonać już końcową sekwencję, czyli lewo, prawo. Tak. Staramy się uformować coś, co przypomina nam węzeł.
I teraz ostatni ruch, to jest ruch do środka. Jeszcze prawo zabrakło chyba. Jeszcze prawo, czyli nie, dobrze, wydaje się, że dobrze jest. Tak, lewo, prawo. Chyba nie było prawo. Nie było prawo, ale wychodzi. Udało się? Proszę sobie poprawić. Brawa dla koleżanki. Okej, czyli proszę wziąć sobie to, już może pani jeszcze poświęcić. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas, żeby jeszcze jedną osobę poprosić? Bo może teraz poprosiłbym w takim razie jakiegoś kawalera. Proszę bardzo. Brawa dla kolegi. Widzę, że pan jest gotowy przypływowy. Dobrze. Czyli jeszcze raz pan przygotujemy ten nasz dyżurny kawał. Proszę bardzo. Chyba, że chciał pan inny. I teraz znowu pytam. Tutaj widzę gotowego do pracy człowieka, czyli w takim razie stawiam poprzeczkę wyżej. Proponuję 8 ruchów. No dobra. 10 niestety nasz sklep nie obsługuje. 8 ruchów? 8 ruchów. Dobrze. I teraz ma pan większą swobodę wyboru. Mamy do wyboru krawaty z jednym ruchem do środka. Może pan sobie spojrzeć, jak one wyglądają. Dwoma ruchami do środka. Trzema ruchami do środka. Zauważmy, że przy dwóch ruchach do środka, może tutaj są wszystkie zawęślone, więc może ja bym proponował panu tradycję, czyli zawiązać węzeł Windsorski, który ma idealny balans i jest niezawęślony. Dobrze. Dobrze, świetnie. Czyli w takim razie wiążemy węzeł Windsorski. Teraz zauważmy, taka praktyczna porada i jeszcze raz, jak zapamiętać tą sekwencję. Otóż są dwa typy takich krawatów idealnie zbalansowanych. Jeden to jest, tak jak powiedziałem, rodzina półwindsorska, czyli lewo, prawo, środek to jest węzeł orientalny, lewo, prawo, środek dwa razy wykonany to jest półwindsor i lewo, prawo, środek trzy razy wykonany to jest węzeł hanowy. I konkurencyjna do nich, konkurencyjny do mody to jest do mody Windsor, który proponuje lewo, środek, prawo, lewo, środek, prawo, lewo, środek. Tak, gdzie można znowu ograniczyć ilość tych obrotów i dostać inne węzły, my dokładnie wykonamy tą sekwencję, czyli lewo, środek, prawo, lewo, środek, prawo, lewo, środek. Spróbujmy to przećwiczyć. W 8 ruchach, czyli tak jak pan założył, dobrze, musimy teraz niestety zacząć dość blisko końcówki. I teraz tak, czyli wykonujemy najpierw ruch lewy. Świetnie. Teraz musimy wykonać ruch do środka, czyli przekładamy od spodu. Bardziej wstawić w stronę kolegów. I teraz ruch prawy, czyli przekładamy tylko na prawą stronę. Tak? Na prawą, czyli to druga strona. Tak, okej. Okay. I teraz przekładamy od spodu na lewą stronę. Tak? Czyli od spodu przekładamy tu. O właśnie. Trzymamy w prawej dłoni. Świetnie. I teraz ponownie jesteśmy w ruchu lewym, więc wykonujemy ruch do środka. I teraz przekładamy sobie, tutaj musimy trochę kontrolować wielkość tego, co nam powstaje. I tu przekładamy na tą stronę, o na prawo właśnie. I teraz ostatnia, finalna sekwencja to jest ponownie przełożenie na lewą stronę. Tak? Tutaj w tym momencie promujemy coś, co przypomina nam trójkąt. I podkładamy od spodu, tak, świetnie. I teraz ostatni krok, tak, czyli przełożenie pod tą ostatnią pętlę. No i teraz staramy się porządnie zaciągnąć nasz węzeł krótką końcówką, tak? Czyli krótką końcówką podciągamy pod szyję. Tutaj właśnie węzeł troszkę nie zaciągnął. Próbujemy pokazować węzeł. Świetnie, brawo dla kolegi.
czasie. Dziękuję Państwu i mam nadzieję, że od tego momentu wiązanie krawatów nie będzie już tak trudne, także poza po wypadzie zapraszam ewentualnie do pytań. Dziękuję serdecznie. To ostatnia uwaga. Jest zmęczony, wraca po pracy, wyciąga krótką końcówkę i teraz ciągnie dłuższą i krawat sam się rozwiązuje. Może się.